Wiedziała, uwiedziała. Witamy wszystkich naszych widzów, kłaniamy się w nowym roku. Ponad 80 euro za tonę emisji, to jest bardzo wysoka cena. I to jest cena, która jest no, nieuzasadniona. Dla naszego kraju jest to szczególnie niekorzystne, dlatego że... Tak, proszę Państwa, czasem bywa. Piotr Uściński za moment ustabilizuje obraz. Widoki przepiękne. Widoki przepiękne, prawda? Tak sobie wypoczywają. Ja bym tak poleżał sobie w poniedziałek. Z hali? No. Na hali? Na, w sensie na hali sportowej. Na hali to ja gram w piłkę. No dobrze. Jesteście fanami Władcy Głodnemu Pierwszy. Chleb na myśli, no chłopaki. Jeżdżę 50 na godzinę, a jak tam migają, tam tymi światłami dają, to trąbią, to mam to po prostu, wiecie gdzie, no. Dobrze, to wiemy gdzie. W takim razie powiedz, co dzisiaj w godzinach u ciebie, przepraszam, godziny szczytu jest u mnie, ale w punkcie widzenia u ciebie. W punkcie widzenia 18, drodzy Państwo, no właśnie system Pegasus. Jakie tempo tego narostu jest w Polsce? Bo ono jest odrębne i charakterystyczne dla każdego kraju. I to jest ten czas, który no, przed nami czeka. To właśnie mój syn się dołączył, zniecierpliwiony na narty. Że my jesteśmy w telewizji. Może wiesz, gdzie jest ta pierwsza szkoła do poczty mamo? Później ci powiem. Panie doktorze! Panie doktorze, nie, ale ja myślę, że można całą Polskę pozdrowić od razu, bo na pewno. Jak ma sen na imię? Ignacy. Ignaś, to proszę poprosić Ignasia, bo nie wiem, czy... Ignaś, słyszysz nas? Coś wiesz? Jak no, nas Ignacy słyszysz, słyszy, to niech pozdrowi kogoś tam serdecznie. Dobrze. Albo chociaż pomacha nam. No nie wierzę, że w tym momencie... Chyba Ignaś wyłączył prąd i pobiegł na narty. Podobno dobra gospodyni dom wesołym czyni przed państwem Hania i jej godne podziwu kuchenne zmagania. Hania się nie ruszyła i nic nie rzekła, za to muszę ja. Z jednej strony wzrost cen energii to jest efekt czynników ewidentnie przejściowych i to dotyczy głównie gazu, a w Europie dużo prądu jest produkowanych dzięki... O, coś nam się pojawiło. Wzrost cen gazu w dużej mierze wynika z zaburzeń na europejskich rynkach. Naszym zadaniem jest dalej cały czas pokazywanie prawdy w tym zakresie, tego jak funkcjonuje Rosja, tego jak... Może taki wniosek racjonalizatorski, panie pośle, zamiast pokazywać to, no, będzie naprawdę kolejny wzrost oglądalności. Pan poseł Rzepa teraz pozazdrościł katastrofy telefonu. Tak.